wlać na drugą mieszankę. Damy przynętę słodką większą. Przygotujemy przypon. Ok. Tylko ją przewiercimy. Albo nie. Nie będziemy przewiercać. Mamy tu drugi przypon z bagnecikiem. Te przynęty nie wyrzucam. Tych damblesików, kulek. Później jak są zaschnięte, rzucamy, mielimy i dodajemy do mieszanki, do zanęt. Tak jak mówię, przypony mamy, więc tu jest to samo praktycznie było, ale założymy świeżą, wybijemy i zaraz zmienimy i tak to poślemy. Supeł się zrobił na plecionce. Supeł. Mam nadzieję, że nie będzie przeszkadzał. Albo supeł na plecionce. Nie ryzykuję. Nie ryzykuję. Supeł na plecionce. Może być ryba. Życie, jak to się mówi. Więc nie ryzykuję. Nie. Nie ryzykuję. Opadło trochę. Podciągnę. Założymy na Trigalic Bungee tą naszą przydętę. Ok. Mamy przygotowany owocowy przypon. Teraz to tylko doprawimy. Doprawimy go w skopeksie. Ok. Damy delikatnie. I niech się tam dipuje. Niech się dipuje w skopeksie. Ta nasza przynęta, którą przygotowaliśmy, którą przygotowałem wspólnie z widzami, jak widzieliście. No i mamy tutaj 12 mm pelet. Tutaj drobną, którą zaraz ściągnę i założymy większy kawałek owocowym smaku, dipowany jeszcze w bosterze Scopex z Marcela. Tak, aby złowić coś większego. Złowić coś większego, nie sztuka nałowić tych ogryzków. Dlatego nie łowię na kukurydzę, nie łowię na pinkę. Na te przynęty, które pokazałem, widzieliście co weszło. To samo co u Korola na spławik, u Tomka ten jeden karasek i wokół co bierze, bo widać co ludzie łowią. Jedni schodzą, inni przychodzą, a ja czekam, czekam i czekam. I tak wam to mówię. Chcę wszczelić się z większą przynętą i może jakiś przyłów, bonusik wpadnie w postaci jakiegoś większego karpia lub większej jakiejś rybki innego gatunku. A więc łowimy dalej, dalej, dalej i zobaczymy. Jedni przyjeżdżają, inni schodzą, a my wędkujemy. Dobrze. Ściągam, zmieniamy przynętę na większą, inną. Tam
lampele 12. Milimetrów. A tutaj szybko przełożymy, zdejmiemy. Ok. I tą, którą dipowałem w skopeksie. Tak się prezentuje Trigalic Bungee. No i próbujemy, co mamy do stracenia. Nie o to chodzi, żeby jazz gówna łowić, tylko skusić jakąś większą rybę, więc dlatego zmiana przynęty na to. Dobrze, dokręcę tylko dip. Dajemy. Tak się prezentuje. Ok. Wrzucone przypon idzie tutaj. Zamykamy, przykrywamy, żeby nie na słońcu było. Naszą mieszankę też przykryjemy. Ok. I czekamy na branko. U Karola wreszcie coś, co można nagrać prawdopodobnie. Zobaczymy co. Hamulec dokręć. Zobaczymy co. Tak powinien utrzymać, bo tu jest, wiesz, większy przypon. No, nie chciałbym stracić po takiej przerwie. Niewymiarowy. Niewymiarowy. Nie. Mały. Ok, przerzucamy zestaw. Żonka Karola przyjechała, Urszula, wraz z synem. Będzie wędkowanie. Będzie rodzinne wędkowanie, tak? Jak zawsze. Tak. Wszystko robimy rodzinnie. Wszystko rodzinnie robicie? Zawsze. Tak, załatwiacie też się? Oczywiście. No, no jest pyta. Pięknie. To jest, wiesz, to jest wysoki level związku. No, Tomasz zawija się. Zawijamy. Tak? No, trzeba już do domku. Starczy, nie? No i powiedz ogólnie, ryba nie bierze. Nie, bierze bardzo słabiutko, gorąco się zrobiło. No, a my siedzimy, no wiesz, no trzeba coś złowić, posiedzieć, nie? Przyjechali. Przyjechaliśmy z Kielc, kawałek był, to wiesz. Posiedzieć. No, dzieci zadowolone? Nie mam pomocników. No widzę. No, dziewczyna nie może dostać. Każdy coś tam złowił. No, popuść tam. Masz tu, weź tak. Popuść tam kowrotek. Nie tak, kabąk pod. Kabąk. Otwórz. No właśnie. O, otwórz jeszcze. I masz, o, trzymaj. Zamknij kabąk teraz. No i trzymaj sobie to. Szkoda, że tak słabiutko. Ale co zrobić? Już wszystko puste z tej strony, z prawa, z lewa. A co? Niedziela, trzeba do domu posiedzieć trochę. A no tak. A ja idę do siebie pilnować. Powodzonka. Powodzonka, dzięki. No i tutaj zaraz Urszula wyciągnie, pokaże jak się ryby łowi. No ona ci pokaże, naprawdę. No ja wiem, że pokaże. Bo ostatnio no. Janita, ona 7. No to wyciągnie 7 i zobaczymy. Jak będzie, gdzie idziesz? No właśnie nie tu? Wiem, na prawo czy na lewo. Tam było zanęcone. No ale ona nie dorzuci batem przez tamtego. No ale tam ma cień. W cieniu se siądzie i ma krótką no, wędkę. Dla niej to niedobre. No jak chcesz, no jak chcesz, to z tej strony weź. No i jak coś to wołaj. A tu pan nęcił? Ale z gruntu łowił, to daleko rzucał. No to tam dorzuci, dawaj tego. No. I zakładasz jej sprzęta. Zawsze jej zakładam sprzęta. No i dobrze. No i dobra, i zobaczymy.
jak się dalej potoczy część wypadu. No i dobrze. Wędkujemy, jedni przyjeżdżają, inni wracają. I tak to się teraz prezentuje. Siedzimy, grzejemy się, nabieramy rumieńców i wszystko w tym temacie. No jak widzicie, jedni przyjeżdżają, inni odchodzą. Cześć! Cześć, cześć, cześć. Jak coś to pod telefonem, trzymaj się wyko. Cześć. No cześć, dzięki, że przyjechałeś. Narka. I tak się prezentuje dziewczyna z wędką, uśmiech. Moja szkoła. Twoja szkoła. No. Tylko nie. Ja się piłem. Dobra, tylko nie użyj jej zanęty rozrabiać. Ja ją umiem zanęty. O, no. Chyba lepiej od męża. Zobaczysz na filmie, jak rozrobił. Przynajmniej ja nie moczę. O, no on dzisiaj pomoczył. I to przemoczył śledzia. Umoczył. No już od razu go zatkało. Zobaczysz, jaką zanętę zrobił małżonek. Jak coś to wołaj. Ulka, jak coś to wołaj. Ja będziesz miała rybkę. Uwaga, będę. No, rzucaj. I zobaczymy, no co dalej będzie brało w ten ciepły dzionek. Fajnie, no. Fajnie, fajnie, no. Ja to widzisz. Do wody bym weszedł, ale trochę wiesz. Zobacz, teraz. Przecież już najwyższa pora do wody wejść. Coś tam pykło, ale to jest nie to. To nie to, to ma jechać, buczeć, świszczeć, gwizdać. Ale to nie to, drodzy Państwo. Nic nie bierze, nic nie bierze. Taka woda. Zobaczcie, wszystko wraca, wraca. Wędkarze wracają. Która jest godzina? Będzie? 12.20. 12.20. To tak, drodzy Państwo, widzicie. Wszyscy wędkarze, większość wraca, bo nic nie skubie. Wszystko opuszcza łowisko, jak widać. A my siedzimy jeszcze. I zobaczymy, jak to dalej się potoczy, ale nic nie bierze, nic nie bierze. Oprócz tego drobnego karpia i czasami karaska, ale to na drobne przynęty, a na coś większego stoją jak zaczarowane. Wędkarze opuszczają miejscówki. A my jeszcze siedzimy, wędkując, czekając na jakąś fajną rybkę. No i pięknie poszło. I teraz czekamy na efekty, tak? Tak. I co teraz złowisz? Powiedz mi. No jak to? Złotą rybkę, to taką jak pyza? Unikatowa kombinacja robaków, zakładana kolejno biały, czerwony i niebieski. W tej kolejności, tak? Tak? I na to idzie... Pierwszy pójdzie lin, zobacz. Lin? Lin. Tak, no. Dobrze. I jaki taki, jak ostatnio co złowiłaś? No taki do 50, więc no to taki mniejszych nie przyjmuję. Mniejszych nie przyjmujesz, tak? No tego ci życzę, no jak coś to wołaj. No i widzicie, w takiej kombinacji się... Męż rozłóż podbiera. Pięćdziesiątki liny łowi, już jej prowadzi spławik. Jest i jest rybka, jak no widzicie. Proszę bardzo. I jest. Daj ją, daj. No nie. I zobaczcie, radość, uśmiech. I mamy jazia. No nie, robi gula. I mamy, zobaczcie. Drodzy Państwo, jazika. Ja go wypuszczę. Tak? Ale wpadniesz tu. Nie. I jaź wraca. No i tak się łowi, jak Ulka to pokazała. Nic dodać, nic ująć. Ja będę siedział od rana i ona przyjdzie i będzie łowić? Nie, bo ona lina złowi teraz. No to ty widzę, że ty już stąd nie pójdziesz. Idę do siebie już. Bo idę coś złowić, nie? Robaki zmieniasz? Nie, musi Ula tam przy tobie. Takie już są niezywodne. Mama ma szczęście. Mama ma szczęście, no ja.
Zobaczcie, założy. Ale widzisz, jaką koncepcję ma robaków? Biały. Biały. Czerwony, tylko nie pomarańczowy, tylko musi być czerwony. Malina musi być czerwony, pamiętajcie. Niebieski. Och, pokaż. Chodzą, tak. I teraz zarzut po zielonego księcia, czyli lina. No i gra, jak coś to wołaj, dobra? Idziemy do siebie i zobaczymy, co jest grane. Spróbujemy coś złowić większego niż dłoń. Oby, ale u mnie na większe przynęty nic nie skubię, nic. Jak? No wracamy do drobaczków. Do drobaczków? Dałam im odpocząć na kukurydzę. Tak. Bo normalnie chciały mnie tu zamęczyć. Tak. A teraz mi powiedz, jak ten twój lin pływa jeszcze? Mój lin? No. No wiesz, który ten pić? Ta pięćdziesiątka tutaj, no tak. No. Ale ty jeszcze nie wziął. Jeszcze nie wziął. Nie wziął. No czeka. My się umówiliśmy na konkretną godzinę. Aha, to jeszcze, tak? To nie. Dajesz mu tak, wiesz, tak popalić trochę, nie? To weź mnie nie zahacz. Weź tam. No dawaj, no. Ogień. No i dobra. Czekamy, no cóż. Czekamy, no. Nic dodać, nic ująć. Dopóki przynęta w wodzie, mamy okazję coś złowić. I tego się trzymamy. Ka. Dalej rzuć to trochę, no mówiłem ci, że no rzuć, poczekaj, no weź, inaczej zrobimy, weź załóż moje robaki, zobaczymy się różnią, zgadnij co to jest, powąchaj. Cynamon. No widzisz i załóż je, zobacz jakie są te. A co ty zasypujesz cynamonem? Tak. Jak to pachnie? Cynamon, jak ciastka. No, ty masz wąchać, a nie patrzeć, nie? Dwa załóż, biały i czerwony, no. Dwa grube, dobra, i rzuć. A ja ci kulkę rzucę. I pociągnij teraz do siebie trochę z metr. Dobra. Centralnie i widzisz, i tak łów. Bliżej nie. Ani dalej, ani bliżej. I tak trzymaj go. I zobaczymy na te robaki. Czy gdzieś miała jakieś wskazanie, one są z cynamonu. No bo ja wiesz, albo z cynamonu, albo kolendrą, albo kurkumą. W zależności, tylko kurkumy bardzo ręce się brudzą, wiesz, przy zakładaniu. I one, wiesz, przejdą nimi. I jest kolejna rybka Urszuli. Co masz? Ale co? Leszczyk. Leszczyk, ni to leszcz, ni to krąb, coś takiego. Wypuść, wypuść. Ale to z... No. I na moje pinki? No. Widzisz. Nie, to się tak... Widzisz. To się ładnie kładzie na wodzie. To ładnie się kładzie na wodzie, jak jest co położyć. No, zaokładaj nowe i... Machaj, będą. Ryby będą. Ryby będą, no. I nic dodać, nic ująć. No zakładaj moje, tylko w takiej kolejności jak wcześniej, wiesz. Tylko niebieskich nie zakładaj. Tylko nie wysyp, dobra? No, masz i przykryj. Nie wyjdą? Nie. Będą takie odpady? No. Idzie, to się już zacięło, więc tylko pociągniemy lekko, lekko, o. Leciutko. Tak, aby ryby nie uszkodzić. I znów chyba drobny. Tak mówiłem, przerzuciłem się na drobne przynęty i od razu efekt w postaci niedużej ryby, nawet nie zacinałem, bo szkoda ryby, jak szło, to sama się zacięło. Zobaczcie.
kije, jakich dzisiaj używam, to Shimano obydwa, Force, Force Master AX 12 Commercial Distance Feder do 90 gram i takich kijaszków dzisiaj używam przy tym wędkowaniu na te nieduże rybki, które akurat tutaj biorą. Tak mówiłem, nie mogłem doczekać się na duże przynęty, więc nudziło mnie to. Już śpiący się robiłem przy tej pogodzie, więc trzeba było założyć z powrotem coś mniejszego, żeby jakaś zabawa chociaż była, jak ryby nie biorą. Odepnie się, to się odepnie. Jego sprawa. Nie będziemy moczyć podbieraka do takiego małego, małej rybki. I zobaczcie, taki maluszek. Nic dodać, nic ująć. I takie, taka drobizna, która dzisiaj bierze. Pójdź po kość dorosłego i wędkujemy dalej. Dużo. Welonka, nie? Welonka. Chcę wypuścić tam. Zobaczcie, czyli welonka, rybki akwariowe. Ja chcę ale cieszy. Z tatą. Dobrze. Tatą. Okej. Okay. Uśmiech. O, zobaczcie. Rzuć. Dobrze. Chodź, synku. Chodź i wypuścisz. Trzymasz sobie rak? Wolutku. Weź sobie rybkę i wypuść. Weź rybkę. Tylko ładnie, tak jak tata uczy. Okej. Okay. I prawo. I przyszłość wędkarstwa nad wodą, wspólna, rodzinna, wędkowanie, Ula, Kacper oraz Karol, rodzinny wypad, spyzał na rybki. Pomału, Ula, zobaczcie. I zobaczcie, co u Urszuli się dzieje. Na moje pinki? No. No widzisz, pokaż rybkę. To zaraz. Ja ją wypuszczę. Zobaczcie. Karasek z tym razem, uśmiech. Masz tu ten? Nie mam. Pana sobie jeden wziąć. I okej. I zobaczcie, tak jak mówiliśmy, dziewczyna z wędką daje radę, a my się tylko przyglądamy. Okej, zmiana podajnika. I teraz na ten podajnik będziemy wędkować. Nie mam. Zanętę. Z tego podajnika ładujemy towar. Okej. Okay. I wędkujemy. Jest rybka, karaś. Karaś. I jak to się mówi, machaj wędą. I wszystko w tym temacie. Pokaż rybkę. No i jest w pytkę. Takie ryby, co zrobić? Zobaczcie. Takie. Thank you.
mamy zestaw. Okej, znów ludzi się nazbierało. Jedni tak mówię, odjeżdżają, inni przyjeżdżają. A my siedzimy dalej, wędkujemy. Próbując coś złowić, odpocząć. Zobaczcie. Zobaczcie. Jak to wygląda w słońcu. Ale zobaczymy. Znów zaczyna padać. Znów przykryliśmy wszystko. I tak mówię, najwyżej schowam się, przeczekamy, ale to za chwilę. Na razie taki deszcz to nie deszcz. Wędkujemy dalej. Ale ten dzień, ten wypad to porażka z rybami. Tak, odpoczynek jest, świeże powietrze, słońce, ale jako wędkarsko, jako połowić to porażka, porażka, porażka ten zbiornik. Ale już dokończymy jakoś ten wypad z tego łowiska, więc wędkujemy dalej, dalej i dalej. A więc coś jest. Słyszysz? Zmieniłem podajnik mały i wiesz co założyłem? Pop-upa takiego starego Carolusso. Drobny, 8 mm, pikantny, wie. Zmiana przynęty na pop-upa. Zobaczymy co. I zmiana podajnika na bungee. Wiecie, ryby nie za wielkie, ale coś tam jest, coś jest. O, zobaczcie, tak mówiłem. O. Zobaczcie, bungee. I pop-up z Carolusso. I taki mały lesio. Taki. Ale to wszystko, wszystko. Zobaczcie. Podajnik na gumce. Zobaczcie. Amortyzator gumowy. Bungee. I tak to się dzisiaj prezentuje. I popek. Popek z Carolusso. Zobaczcie, pływający. Widzicie, nie idzie na dno, tylko pływa. I to przyniosło takiego drobnego leszczyka. Dobrze, przerzucamy zestaw i spróbujemy coś jeszcze na to złowić. Oczywiście mamy przynęt dużo, więc wymienimy kuleczkę na świeżą. To jest coś takiego. Zobaczcie, to jest sznurzące. Zobaczcie, widzicie? Od razu mokre i snurzy to w wodzie. To jest popapek. I zarzucamy. Ok. Thank you.
A więc, drodzy Państwo, jest taki temat, że dziewczyna sobie jedna łowi, reszta chłopów się przygląda. Tutaj kolejki były, ustawiały się tak, aby podpatrywać, jak to się robi na tej wodzie. I nic dodać, nic ująć. Kolejny karaś, który już? Oj, 17. 17 ryba i już. To by z Karolem nawet tyle nie ma. Ale widzisz, no, tak to jest. No, zabawa jest. Jak się łowi na bata, to tak jest. No i widzicie karasek. Ja kiedyś byłem u tego, u Zerego, jak byłem na chwilkę w domku i chciałem iść się rzucić, to ryba rozmawiała przez tyle. Tak, ryba, aha. I chciałem, jak to podniosłem, to miałem rybę. No i tak, i widzicie. Takie państwo. Gratulacje, Ula. A my siedzimy i niedługo będziemy kończyć, zbierać się pomału. Poczekamy, aż tylko mrówki, mrowisko nas opuści, bo mrówek jest pełno. Suszymy sprzęty i szybka piłka, zwiniemy się i będziemy jechać do domu. Niedługo się zbieramy, jak kolega mówi, Kacperek. Ale jeszcze siedzimy i powiem jedno, ten film jest porażką, drodzy Państwo. Nie wiem, czy się ukaże, bo pierwszy film, który kręcę, który wstyd mi jest za ten film, wstyd mi jest po prostu, łowię na takich wodach, jak łowię, ale pierwszy raz się wstydzę swojego filmu. Naprawdę, bo dość, że ludzi pełno, każdy łowi te kroczki niewymiarowe, to jeszcze naprawdę wstyd mi za ten dzisiejszy dzień, za ten film z moim udziałem, ale tak to leciało, nie oszukujmy się, taka woda, takie ryby i tacy wędkarze, ale posiedzimy jeszcze chwilkę i pomału będziemy się zwijać i kończyć ten dzisiejszy wypad. Ale film, powtórzę raz jeszcze, porażka, za którego się strasznie wstydzę. Dobrze, a więc taki temat ja zwijam. Zwijam, drodzy Państwo, zwijam, bo już jedziemy. Naprawdę, ten film to jest porażka, tragedia. Ale zanim najpierw zwinę i dopiero zakończymy ten mój dzisiejszy film, którego się po prostu wstydzę. Nie ze względu na otoczenie, towarzystwo, bo wszystko było w porządku, jak należy, tylko wstydzę się swojego wędkowania oto na tym zbiorniku i ryb, które wszystkim tu dzisiaj brały. Tak mnie, tak i kolegom, koleżankom, bo takie ryby to tragedia na wodzie PZW. Tragedia. I tyle osób, co tu dzisiaj się przewijało, ponad 150 osób, cały czas nowe przychodzili, odchodzili, przychodzili, odchodzili. Ponad 150 osób na tym łowisku się przewinęło i po prostu jest wstyd mi jeszcze raz za ten film, za te ryby i za to łowisko. Więc kończymy. I co zaraz Karol z małżonką powiedzą, to usłyszycie. A ja ściągam i zwijam sprzęty pomału i kończymy. Chciałem się pozbyć tych małych karpików, leszczyków, tych dżask. Zobaczcie, płotka tu 20 cm, żeby zabrać leszcz, 35, żeby zabrać, ale co tu brało? Co tu brało? Zobaczcie. To już większe przynęty zakładałem, tak aby pozbyć się tego gówniarstwa, ale większe przynęty na tym łowisku nie dawały rady, bo po prostu sama drobna ryba tutaj jest. Drobny karaś, drobny karp. Więc dlatego, drodzy Państwo, jeszcze raz kończę. I zwijamy się, jedziemy. Film, którego się wstydzę naprawdę. Tyle filmów, co nakręciłem dla Was. Wszystkie puszczałem. Nieraz bez ryby było. Na tych pierwszych filmach nieraz z jedną rybą, aby nie na zero. Dzisiaj nie na zero, ale naprawdę wstyd mi za
te łowisko i za terby. Okej. Kończymy. Karol, jak ty to uważasz? Co, jeżeli chodzi o moje... Nie tak uczciwie, jak to widzisz, no. Znaczy, powiem tak. Początek dnia, no, każdy widział, jak zacząłem. Także popełniłem karygodny błąd, ale cóż, udało się jakoś wyjść z niego. Mianowicie, jeżeli chodzi o przemoczenie zanęty. Miałem drugą mieszankę pod spławik, którą zrobiłem, uważam, dobrze. Dzień zacząłem, jak sam widziałeś, praktycznie co rzut było branie. Potem stopniowo to ucichało. Generalnie na spławik połowiłem do pewnego momentu, od godziny powiedzmy popołudniowych. Te brania już ustąpiły, można by powiedzieć, że były powiedzmy jedno na godzinę. Ja ogólnie tak, zauważyłem, że przemiał o ludzi był naprawdę bardzo duży, ale żeby jakaś godna ryba była, no niestety nie uszczegliśmy. Przynajmniej ja nie widziałem i ty chyba też na pewno nie, bo byś coś powiedział. No ale pogoda sprzyjała i myślę, że dzień spędzony na rybach jest dniem udanym, tak? Wszystko? No to myślę, że tak. Jeszcze niech moja małżonka coś powie, bo na myśl pokazała szkołę. No, Ula, nawijaj. No co ja mogę powiedzieć? No, ja sobie przyjechałam tutaj o 12 godzinie. Było piękne słońce, trzeba... piękna pogoda. Trzymasz? Co widać w popyzie, jaki jest upalony. Ja połowiłam. Chociaż, no tak jak mówię, no nie były to jakieś super okazy. Czemu mi nie kupić żadnego takiego kowrotka? No ale sztuka to sztuka, 17 siadło, wszystkie wróciły do wody i bawiliśmy się super. No jest pyta. Jak to mówi? Jest pytkę. W pytkę, no już. I tak. Lepiej w pytkę. I widzicie najważniejsze, że wypad rodzinny razem z Pyzą, wspólnie z Pyzą zaliczony. Rodzinka zadowolona. Kasperek, zadowolony jesteś? Tak. Tak, i o to wszystkich chodzi. Mama się zgodziła, pojechać na ryby. No i wszyscy zadowoleni. No, pojechała i pokazała. I pokazała klasę, a ja tak wam powiedziałem, wstydzę się mama, tylko tego łowiska, klasa, tych ryb, które brały. No i wstyd mi za ten film pierwszy raz, odkąd kręcę filmy, ale film się ukaże, ukaże się, bo nie zawsze na filmie się łowi. Ja na zero nie byłem, ale... leciało tak, to było, więc drodzy widzowie, dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, nowych widzów proszę o łapkę, subskrypcję będziecie śledzić na bieżąco i tak to leciało, nic dodać, nic ująć. Siema Pyza wraz z Karolem, z Kacprem i małżonką, jego Ulą. Pozdrów widzów Pyzy, pomachaj chociaż. No, siema. Chciałeś być youtuberem zawsze. Siema. No to drodzy widzowie, do następnego. Siema Pyza. Do następnego.